No dobrze, myślę, że mogę już zaczynać, bo widzę, że już pierwszy gość jest, więc witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Kontynuujemy temat kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej i dzisiaj porozmawiamy sobie o pułkach strzelców konnych w wojnie polsko-bolszewickiej, a dokładnie rzecz ujmując, przybliżę historię trzech oddziałów, czyli pierwszego pułku strzelców konnych, szóstego pułku strzelców konnych oraz dziesiątego pułku strzelców konnych. Po kolei. Tradycje pierwszego pułku sięgają czasów napoleońskich, gdy w latach 1800-1814 istniał polski pułk strzelców konnych w armii francuskiej. Po klęsce Napoleona został on odtworzony w Królestwie Polskim i jego żołnierze brali udział w powstaniu listopadowym, jak pamiętamy, lata 1830-1831. Oficjalna data powstania pierwszego pułku strzelców konnych przypada na 1 października 1920 roku. Czyli jeszcze na okres wojny polsko-bolszewickiej, chociaż oczywiście jej końcówkę. Wcześniej, 1 września 1919 roku, w wyniku połączenia Armii Polskiej we Francji z armią naszą tutaj, prawda, krajową, grupa została przekształcona na 1. Dywizjon 1. Pułku Dragonów Kresowych. 4 maja 1919 roku szwajerzerowie rozpoczęli podróż z Francji do Polski. 9 maja 1919 roku jednostki polskie przekroczyły granicę polsko-niemiecką i zostały skierowane do Makowa koło Skierniewic. 15 września 1919 roku pułk został skierowany do Małopolski Wschodniej. W listopadzie tego roku żołnierze otrzymali rozkaz wymarszu na front litewsko-białoruski. Po walkach zostali wycofani i prowadzili działania rozpoznawcze, a także uzupełniali braki kadrowe oraz braki w uzbrojeniu i umundurowaniu. W połowie maja 1920 roku, czyli kiedy zaczyna się ofensywa Armii Czerwonej, żołnierze pułku prowadzili działania rozpoznawcze, działania łącznikowe, działania mające na celu powstrzymanie bolszewickiej ofensywy i odrzucenie bolszewików za Berezynę. Gdy w lipcu 1920 oddziały Armii Czerwonej prowadziły ofensywę, oddziały 1. Pułku Strzelców Konnych zabezpieczały 8. Dywizję Piechoty. 16 sierpnia 1920 roku pułk uczestniczył w wypadzie na Radzymin, a następnie ścigał wycofujące się oddziały Armii Czerwonej. Po zawieszeniu broni pełnił służbę na linii demarkacyjnej, a w grudniu 1920 roku został skierowany do Wołkowej, gdzie pozostawał do 1921 roku. W latach 1921-24 jednostka podporządkowana była dowódcy okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie, a od 1937 do 1939 roku pułk podlegał Departamentowi Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pierwszy pułk strzelców konnych w okresie międzywojennym stacjonował w Garwolinie koło Warszawy. Bliskość stolicy była atrakcyjna dla oficerów z mniejszych garnizonów, dlatego wielu starało się o przydział do tego właśnie oddziału. We wrześniu 1939 pułk zajmował stanowiska obronne nad Wisłą. 13 września 1939 wziął udział w natarciu na Annopol, lecz pomimo powodzenia rozkazem dowódcy brygady rozpoczął odwrót na wschód. 19-20 września pułk wziął udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Na skutek braku możliwości prowadzenia dalszej walki żołnierze zmuszeni byli do kapitulacji i rozwiązanie jednostki nastąpiło 20 września 1939 roku. Po rozwiązaniu pułku sztandar został zabrany przez żołnierzy i zakopany w Lasach Janowskich. W roku 1973 odnaleziono zestaw pamiątek pułkowych, a wśród nich część sztandaru. Był to jednak stary płat wymieniony na nowy. Jako ciekawostkę tutaj można też wskazać fakt, że w 1936 roku podczas manewrów na skutek ulewnych deszczów płat sztandaru zafarbował tak mocno, że nie nadawał się on do publicznego zaprezentowania. Dowódca pułku postanowił, że oryginalne ornamenty i medaliony ze zniszczonego płatu zostaną naszyte na nowy. Całą operację przeprowadzono w najgłębszej tajemnicy. Poplamiony i pozbawiony haftów płat zdeponowany został w Muzeum Pułkowym. Drugi z oddziałów, o którym sobie porozmawiamy, jest to 6. Pułk Strzelców Konnych.
Powstał on 8 września 1921 roku z części szwadronów 4. Pułku Strzelców Konnych. Natomiast tak naprawdę, żebyśmy poznali jego historię, to trzeba sięgnąć jeszcze do końca 1917 roku do Francji i Włoch, gdzie z oddziałów kawalerii przystąpiono do tworzenia 1. Pułku Szwależerów. Po dotarciu do Polski w maju 1919 roku pułk zmienił nazwę na 4. Pułk Dragonów Kresowych, a następnie przemianowany został na 4. Pułk Strzelców Konnych. Po reorganizacji i powołaniu 6. Pułku Strzelców Konnych punktem stacjonowania od lipca 21 do 27 sierpnia 1939 roku była miejscowość Żółkiew, rodowa posiadłość hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Pierwsze partie 1. i 3. Pułku Szwadronów to front na froncie francusko-niemieckim w Szampanii. Po ustaniu walk na zachodzie Europy obydwa pułki przetransportowane zostały do Polski w rejon Warszawy. W czasie działań wojennych na froncie wschodnim pułk Strzelców Konnych brał udział w wyprawie kijowskiej. W maju 1920 roku pułk brał udział w zajęciu Łucka, a w sierpniu 1920 wziął udział w bitwie pod Krasnem. Po zakończeniu wojny 1920 roku pułk spełniał rolę jazdy dywizyjnej. W tym czasie w jego skład wchodziły 3 szwadrony strzelców konnych, oddział szkolny karabinów maszynowych, pułkowa szkoła podoficerska i kadra szwadronu zapasowego. W historii pułku bardzo ważną datą był 29 stycznia 1937 roku. W tym dniu minister spraw wojskowych 6. pułkowi nadał nazwę 6. Pułk Strzelców Konnych imienia Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego oraz zarządził noszenie na ramiennikach, kurtek i płaszczy w miejsce dotychczasowej numeracji inicjałów SZ Stanisław Żółkiewski. Podczas kampanii wrześniowej 6. Pułk Strzelców transportem kolejowym przerzucony został na północne skrzydło Armii Łódź. Po osiągnięciu gotowości bojowej żołnierze zajęli wschodni brzeg Warty. Obsadzono umocnienia w rejonie miejscowości Pobok, gdzie od 5 września 1939 toczono zażarte walki z oddziałami niemieckimi. Od 9 września pułk toczył ciężkie walki odwrotowe. W końcu resztki pułku pod dowództwem podpułkownika Stefana Mostora na skutek braku amunicji w rejonie lasu pod Osuchowem musiał skapitulować. W czasie kampanii wrześniowej wsi Zarzecze pod Rzeszowem na boisku szkolnym został ukryty sztandar pułku. W czasie remontu szkoły w 1959 roku został on odnaleziony i przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Pieśń, która towarzyszyła żołnierzom pułku we Francji i wraz z nimi przybyła do Polski, brzmiała, tutaj oczywiście nie będę śpiewał, ale zacytuję: z Francji swój początek wiedzie, aż od strzelców jest na przedzie, potworzony z braw zakonnych, to jest szósty strzelców konnych. Nasz Żółkiewski prawo Moskali, my ich także będziemy brali. Na haraju strzela cnota, strzelców konnych to robota. Wreszcie trzeci z oddziałów, o którym dzisiaj chciałbym opowiedzieć, to dziesiąty pułk strzelców konnych. Sformowanie tego oddziału miało miejsce we Włoszech. Zalążkiem pułku był pierwszy szwadron kawalerii powstały niedaleko Turynu. Po zakończeniu prac organizacyjnych pułk został skierowany do Polski, której granice przekroczył w Lesznie 29 kwietnia 1919 roku. Data stała się zresztą corocznym dniem, corocznym świętem tutaj pułkowym. Pierwszym dowódcą pułku był porucznik Jan Rudnicki, a jego zastępcą porucznik Kazimierz Dworak. Pierwszym zadaniem bojowym na ziemiach polskich dla oddziału był udział w walkach w okolicach Lwowa. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pułk brał udział w walkach pod Radzyminem, a swoje działania bojowe zakończył pod Słupskiem. W czasie dwudziestolecia międzywojennego miejscem stacjonowania był garnizon w Łańcucie oraz w pobliskim Chruszowie, gdzie stacjonował 4. szwadron. W 1923 roku pułk otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Łańcuta i Leżajska. W tym czasie pułk spełniał rolę jazdy dywizyjnej. W jego skład wchodziły 3 szwadrony strzelców konnych.
Przyszła strzelców konnych, oddział szkolny karabinów maszynowych, pułkowa szkoła podoficerska oraz kadra szwadronu zapasowego. W roku 24 doszło do reorganizacji pułku i tak oto mieliśmy do czynienia z dowództwem, czteroma szwadronami liniowymi, szwadronem PKM, szwadronem zapasowym, plutonem łączności, plutonem pionierów oraz plutonem gospodarczym. 10. Pułk Strzelców Konnych razem z 20. Pułkiem Ułanu 50. Dywizjonem Artylerii Konnej wchodził w skład 10. Brygady Kawalerii. W przeddzień kampanii wrześniowej pułk stacjonował w garnizonie Łańcut. 14 sierpnia 1939 otrzymał rozkaz wymarszu w kierunku Krakowa. 1 września wraz z innymi jednostkami pułk otrzymał zadanie powstrzymania marszu sił nieprzyjaciela wychodzących ze Słowacji. Następnym zadaniem była obrona Łańcuta, a kolejnymi walki w obronie Lwowa. 19 września pułk wchodzący w skład 10. Brygady Kawalerii przekroczył granicę z Węgrami. Za walkę w kampanii wrześniowej pułk został oznaczony orderem Virtuti Militari. Jeżeli kogoś interesuje historia tych oddziałów, to zachęcam również do tego, żeby wejść na stronę prowadzoną przez Fundację Cud nad Wisłą.pl, cudnadwisla.pl, gdzie przybliżona została również historia tychże oddziałów. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Będzie dzisiaj jeszcze jedno spotkanie, prawdopodobnie poświęcone ułanom. Informacja do znalezienia na fanpage'u Fundacji. Za dzisiaj, tak przy owak, już bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego popołudnia.